Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you. Certainly a long-standing colleague. A famed adventurer and seeker of knowledge. He built a reputation... I need to go and see Anne soon. Ominous. Charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and you outside of Ollivander's. Providing perhaps a rather unfortunate lesson. The rumor's true, and I did. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. The same words Anne heard before she was cursed. To his wife, Mary. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? Whom it wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. As well. It was Victor Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. You see, since Feldcroft was of interest to Ranrock, it became of interest to Rookwood as Professor well. Professor Fig! That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. Of all of us. He was working with Ranrock. He could when be he saw deviously Anne, clever. Well, he didn't want anyone to know. Brilliantly so he inquisitive cursed mind. Her. And. So was the cruel. Most loyal of friends. Rookwood got what he deserved. Thank you for telling me. Anne... But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig. I gather you bravely fought for Hogwarts. Such courage has not gone unnoticed. We are forever grateful to you. I have news about Sebastian. Meet me in the Undercroft as soon as you can. Nie mam bladego pojęcia, co się tu właśnie odwaliło, ale witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dziedzictwa Hogwartu. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Okej. Dobra, zobaczmy, gdzie mnie zrespawnuje, ale zanim to tak, wbiliśmy jakiś level. Tutaj coś w podstawowych jeszcze miałem do wydania, nie pamiętam. W pokoju życzeń na pewno nic nie mam do dodania. A, tu już nie muszę nic wydawać. Po prostu walnę w coś, byle co. Okej. Tu się coś w wyzwaniach odblokowało jeszcze, w misjach. Skończyłem wszystkie fabularne, zostało nam 4, 5, 6 questów pobocznych, dobra. Teraz do kolekcji trzeba też przeskoczyć, bo na pewno nam się strój odblokował z misji. Znaczy z wyzwań, dobra. Gdzie jestem na mapie, bo to jest dość ciekawe i zdanie. W wielkiej sali, okej, tu jest quest. Tu coś jeszcze się pokazało, to jest to w cieniu przyjaźni, dobra. Okej, wyjdźmy i zobaczmy, gdzie nas pokaże teraz, jeżeli nas gdzieś pokaże. Okej. Nie mam bladego pojęcia, co tu się odwaliło, ale wiem jedno. Że przejrzałem sobie troszeczkę poradniki. I wiem w tej chwili, gdzie jest ten jeden z kluczy. Tylko muszę trafić do tych schodów. To jest dość istotne. Ten ostatni klucz. Okej, na pewno nie tędy nie trafimy do tych schodów, bo tu wyszliśmy na zewnątrz teraz. Przejdźmy sobie do prawej strony. Zobaczmy, gdzie to jest. Okej, trochę do góry. Na pewno też będę musiał pójść później do wieży naszej Gryffindorowej. Dobra, potrzebuję na pewno też znaleźć wieżę astronomiczną, bo to jest dość istotne miejsce, więc sprawdźmy sobie mapę. Skrzydło astronomiczne, dobra. I wieża astronomiczna. Zepnijmy się, najlepiej będzie w ten sposób to zrobić, bo tam na górze, podobno w pokoju, według tego poradnika, a właściwie tego moda, który sobie dograłem, tam właśnie mamy do odkrycia tą jedną rzecz od... Revelio. Handy resource indeed. Your field.
Momencik, bo to jest wieża astronomiczna. Ja potrzebuję wejść do... Po schodach do niej na górę. Chyba, że to nie jest ta... lokacja. Chyba nie jest ta lokacja. Bo ja potrzebuję się wspiąć po tych takich schodkach, co się wysuwają. To nie jest ta lokacja w ogóle. Momento. Klasa zaklęć? Znaczy też nie będzie to. To jest, kurde, astronomii, nie? Klasa. Też nie jest to. Skrzydło dzwonnicy. Klasa zaklęć. Mocne wejście, wieża zachodnia, nie. Wieża gremium? Weź tu człowieku teraz traw do tego pierdolnika. To jest na pewno nie to. Dobra, tu jest do odkrycia co? Tron, tu jest skrzynia i posążek, a tu w tym... posążek i on jest kurwa w wieży. To jest pracownia wróżbiarstwa, dobra. To jest to, co szukam. Tam powinno być ten jeden posążek de Mimoza, którego nie mam odkrytego. Musimy wlecieć tam po schodach, tych drabince tej takiej, co ona się wysuwa. O, dobra, git. Wejdźmy i zobaczmy, czy to jest prawda, to co się odkryło. Oprócz tego na pewno możemy już polecić sobie do... Wejdź tu do góry. Revelio. Mind now, demi guys. A, thank you for protecting our school. Jest, dobra. Jest ten demi guys do zebrania, czyli ten mod nie kłamie. Dobra, to jest. Teraz zejdźmy sobie stąd, bo tu już więcej nic nie ma w tej lokacji do zebrania. I teraz potrzebuję pójść w miejsce nad naszym sekretnym pomieszczeniem, którym jest komnata mapy. Podróż. Tam musimy pójść do góry. Całą wieżę przejść do góry, bo w tamtym miejscu na samej górze mamy ostatni żeton hogwartowy do zebrania. Tak jak mówię, muszę wejść i pójść do góry. Teraz będę dokładnie wiedział, którędy mam dalej iść. Dobra, wychodzimy z tej lokacji. Idziemy sobie tutaj schodkami. Będziemy robili jeszcze quest w dzisiejszym odcinku też, ale najpierw sobie te bardziej istotne rzeczy bym chciał pozbierać. Dobra. I tutaj trzeba będzie skręcić w lewo. Tu już byliśmy, przez te drzwi się udało nam w końcu przejść. I tu tymi schodami trzeba zadupcać do góry. Revelio. Nie mogę nim uderzyć, a ten klucz już wtedy już kiedyś tam poleciał, jak widać. Dobra, mamy. To jest ostatni kluczyk, ten żeton, który mieliśmy do zdobycia, więc teraz trzeba je wziąć i oddać w naszej wieży. Dobra. Wróćmy sobie w takim razie tam. Revelio. Nadal mam w głowie, że tam jest ta jedna skrzynia, której nie zdobyłem, ale nie mam bladego pojęcia, jak się jeszcze teraz do niej dostać, bo tego niestety nie zapamiętałem w tej chwili. Ale na spokojnie.
Nie kończymy jeszcze gry, chcemy zrobić wszystkie poboczniaki, a fabułkę sobie dokończymy później oczywiście. Ciekaw, co mi dadzą te rzeczony w sumie. Coś powinny dać. Kurczę, my naprawdę tak daleko mamy do... Naprawdę tak daleko mamy do naszej lokacji? Czy wyżej? Swoją drogą ciekawe, bo wiem, że w Slytherinie oraz w Hufflepuff chyba mamy dodatkowe dwa różne questy. Here we go, the last house token. Time to see what's inside. No i co mamy w środku? Well, look at that. Thanks goes to the former headmistress, Eupraxia Mole. Hey. Rozmawiaj z Nelly. Okej. Dobra, no to żetony w takim razie też już ukończone. Jeszcze kilka questów pobocznych zostało, ale na spokojnie. Bo mam jeszcze do zdobycia tam gdzieś dwie skrzynie. Które muszę zdobyć jeszcze. Okej, gdzie ono tam jest? Tam gdzieś. No pewnie jest na tych schodach, co są od... transmutacji chyba tam. W tych wielkich schodach, ale nie tych pierwszych wielkich, tylko tych drugich wielkich pewnie. Boże, naprawdę, kiedy my dożyjemy czasów ludziska, gdy wydawcy gier będą te gry optymalizować, bo to jest pojebane. Ja mam kurwa naprawdę dobry komputer. Jedyna rzecz, która jest słaba, to jest karta graficzna i ta gra nie chodzi mi stabilnie w 60 FPS-ach. Bez włączonego ray tracingu, w momencie, w którym karta graficzna jest obciążona kurwa na 49%, czujecie to? To jest pojebane. 51 FPS-ów spadek, nie? A karta graficzna 59%. Po chuj ma użyć to, nie? Hello Nelly. Actually, I found all of the keys and opened my house chest. Oh, wonderful. What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to. Czyżby questik ukończony? Tak, 27 na 32, okej. Okay. Dobry Samarytanin. 27, 28, 29, 30, czyli jeszcze gdzieś są dwa questy, dobra. Ale zanim to, to najpierw tak. Musimy polecieć w jedno miejsce sobie na mapie świata. Lecimy sobie tutaj. Do tej lokacji. Ciach, podróż. Bo tu w tej lokacji mamy ostatnią skrzynię tego całego obszaru, który tam jest. I ja już wiem, gdzie ta skrzynia jest, ponieważ obejrzałem sobie moda. Z moda sobie to wziąłem oczywiście, ściągnąłem. Tyk, wlatujemy sobie na miotłę. Lecimy sobie do góry, tam w stronę. W stronę tego pierdolnika, tego koła. Revelio. Walimy sobie Revelio. I tutaj, w tym miejscu, moi mili państwo. Mamy ostatnią skrzynię. Dobrze by było tutaj jeszcze wylądować. A nie można. Dobra, Ilis gończy. Musimy być do Robiazgowi w poszukiwaniu wiosek. Ranrok rozesłał już swoich na przeszukiwanie innych terenów i miejsc, więc przenosimy tylko by nas spowolnił. Niły. Pozostać na stanowisku. Kontynuuj poszukiwania. Zachowaj czujność. Powiadomię cię, jak tylko coś się zmieni. Revelio. Okej, okay, i to była, tak jak mówię, ostatnia skrzyneczka. Coś jeszcze mamy. Dobra. To była ostatnia skrzynka na tym obszarze. Dokładnie tak. Jeszcze jest obszar tutaj. Skrzynia, która jest podobno w tym pierdolniku. Podobno tutaj gdzieś w, tym, w tej okolicy jest jeszcze skrzynia. Ale teraz nie jestem w sumie już tego pewny. Tu
Nadal też jeszcze mam skrzynię, ale już też nie pamiętam jej, bo ten poradnik sobie wczoraj obejrzałem. Dobra, zajmijmy się teraz questami jeszcze pobocznymi. Mamy tak, spotkaj się z Poppy w zakazanym lesie, porozmawiaj z Nati w pobliżu dworu Kapę, porozmawiaj o Minimusem. To jest chyba w Hogwarcie, a to jest w zakazanym lesie. Dobra, polecimy sobie do zakazanego lasu w takim razie. Mamy pokazany. Została nam tutaj jedna skrzynia, tu jedna skrzynia. I to już jest wszystko w takim razie, czyli dwie skrzynie plus Hogwart plus Hogsmeade. A właśnie, Boże, przecież zapomniałem Hogsmeade. Tak. Weźmy sobie, skoczmy do Hogsmeade, tylko że kurde też już nie pamiętam, gdzie był ten. Dobra, nie pamiętam w tej chwili, gdzie była ten posążek, więc na razie go olać. Lećmy sobie zrobić tego questa pobocznego. Ja sobie potem wezmę i między odcinkami odpalę znowu tego moda i poszukam tych rzeczy, które mi są jeszcze, których jeszcze nie odkryłem. Do naszego tutaj Besteriusza, czy tam znajdziek, nie? Przewodnika. Dobra, lećmy w takim razie do niej. And you say they made it after you placed the moonstone. Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best. Deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend. But I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalf's dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. You said you divined a series of events before our paths crossed. What were they? I saw the arrival of a stranger, the threat of an enemy, and the return of an old friend. I believe now that you are the strangers. The poachers are the enemy, and the old friends are the Snidgets. I also saw two places tied to these events. The cave with the moonstone, and the henge. The latter was bathed in moonlight. What makes you so sure the symbol is where the Snidgets are? I do not know. It is what I have read in the stars. Fortunes play out as they are intended. I am merely a messenger. I shall say that fortune favors us today. That you would show me a symbol whose provenance I recognize is not coincidence, but fate. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again. Okej. Revelio. Gdzie mamy iść w sumie? Lumos. No, halo. Chciałbym kontynuować tego questa. Okej, nie chcecie, to nie.
Ja lecę dalej. Jak się namyślicie, to będziemy kontynuować. Zmaja jest nati w pobliżu dworu Kapi. Ja tu będzie szybciej chyba, nie? Taki biec. Are you ready to finish Harlow? I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. I don't know if we should be rushing into this. If he thinks we are aware of his plans, he may call off the ambush. We should behave as he expects us to. Fair point. All right. Let's go. Brilliant. Harlow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. That I do. I sense he is close. Where is he? Rebellion! I do not know. We should look around. To jest co? Bombarda. Right. You annoying idiot. You will get what is coming to you. Petrificus! Petrificus totalis! No. Wy jesteście słabi, nie? Descendo. Rebellion. They got what they did. Do you want to concede now? Must we prolong this? Little Nat Sione, innit? And her excruciatingly loyal companion. You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must gradually give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Hmm. Come now, you can do it! Bombarda, Accio, Depulso, Incendio. Gringo. I have been looking forward to this moment, Mr. Harlow. Avada Kedavra. No i leży. O. Jak kurde Voldemort z Dumbledorem.
Spokojnie, ona tylko skrucję dostała. Nie była Avada Kedavra. Luzik. Poskładacie ją w skrzydle szpitalnym. No właśnie. Are you sure you are up for a visitor? Yes, mother. I feel fine. Revelio. It will do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, mother. Już mogę z wami pogadać, bo przyszedłem tu was odwiedzić. It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days. But Nurse Blaney says that I am on the mend. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No! Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... You did what came naturally. I suppose it was instinct. Yes. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty. Of course not. There was nothing that you... Oh. Oh my. I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice. Based on instinct, my father... You, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? A battle here at Hogwarts, everything we have done to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. No, thank kurde. You for coming to visit me. It is dobra, always jeszcze good trzy to questy see. Niby zostały, tak? Raz, dwa. Nie wiem, czy to też jest jeszcze poboczniak, ale zostały nam ogólnie trzy. Jak to wygląda z tych? Tu jest w pokoju życzeń jeszcze trzy zwierzątka niby musimy wyhodować. Więc skoczmy sobie, bo mamy jeszcze za jakieś dwie minutki. Polećmy do pokoju życzeń i zobaczmy, czy to coś jeszcze mogę wyhodować. No bo muszę trzy zwierzęta jeszcze wyrobić. Niby. Chyba, że one się aktualnie jeszcze robią. Everything's all right now. Młode, młode. Dobra, tu się da zrobić, tu się da zrobić. To jest... Tak, dobra, okej. Okay. I trzy niby muszę jeszcze zrobić, tak? Raz. Dwa. Trzy. I one się muszą skończyć robić, czyli jeszcze pół godziny, czyli jeden odcinek najprawdopodobniej. Zgadza się. Tak, no one muszą się wyhodować, dobra. Okej, okay. Co tu jeszcze jest w kolekcji? Moment, wyzwania, przepraszam. W misjach muszę ukończyć jeszcze trzy questy poboczne, dokładnie. A w walce mamy jeszcze pojedynki do stoczenia. Aha, no to nieźle. 12x32, no troszeczkę tak to ich zostało, nie? Tych pojedynków. Dobra, zakończymy sobie ten odcinek w tym miejscu. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw oczywiście kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Widzimy się w kolejnym odcinku, bo będzie na pewno jeszcze jeden, mimo tego, że ukończyliśmy już fabułę. Ale zostało nam jeszcze kilka questów do ukończenia, plus wykonanie tych wyzwań. Miłego popołudnia, trzymaj się, cześć.